Panie, Maryjo. Witaj Jezu, Synu Marko. Tyś jest Bóg w Ciebie, Święty Hostii. Tej pieśni pośrednio oddajemy cześć również Matce Bożej. Ale dzisiaj cały Kościół naszej archidiecezji bezpośrednio po liturgii Mszy Świętej oddaje cześć zewnętrzną Panu Jezusowi. Nasze zgromadzenie tych dzieci komunijnych i rocznicowych i kapłanów księdza Nazara, księdza Andrzeja, księdza Ludwika jest wyrazem również przywiązania do naszej wspólnoty eucharystycznej, której nam przypadło być, wzrastać i przyjmować Najświętszy Sakrament. Dzisiaj potrafią tę Eucharystię wszystkie parafie, żeby nikt z nas nie odchodził z tej ziemi bez wiary. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie mogli złożyć tę Najświętszą ofiarę. Spowiadam się. Błagący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Thank you.
zostawiłeś nam pamiątkę Synej i daj nam tak uściąta dla Ciebie tajemnicę ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owocu Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieku. Oto słowo Pańskie. Chwała Bogu.
nas wszystkich do liturgii. To wspomniałem o wszystkich kapłanach, ale o jednym zapomniałem, bo nie zauważyłem, a my teraz przed chwilą wszyscyśmy zauważyli, że Ewangelię przeczytał nowo wyświęcony diakon Roman. To jest pierwszy stopień kapłaństwa. Właśnie szafarz Eucharystii, pomocy kapłanów, biskupów. Tak było w pierwszych wiekach. Chcemy dzisiaj przy tym niedzielnym dniu, pańskim dniu, a zarazem przy dniu uroczystości prawdziwego ciała i prawdziwej krwi Pana Jezusa rozważyć, że powinniśmy znaleźć czas na Eucharystię. Nie samym chlebem żyje człowiek. Jest jedno pozdrowień eucharystycznych. Niech chwalę dziękczynienie w każdym momencie i Jezusowi Najświętszym Boskim Sakramencie. Tyle minut, godzin, a godzin wieczności, tyle kroć bądź pochwalony Jezus na miłości. Jest to pobożne westchnienie i życzenie dusz sprawiedliwych. Ale byłoby bardzo dobrze, ażebyśmy do tej godziny, do tej minuty, do tego momentu mogliśmy się wszyscy chrześcijanie, którzy przyjęli pierwszą komunię świętą, przyczyniać. Tydzień ma 7 dni. Dzień ma 24 godziny. 168 godzin przenosi tydzień. Tygodni w roku 52. I lat tych każdy ma, kto 10, kto 20, kto 50, kto 80. To jest ten właśnie dany przez Boga czas. To nie jest nasz czas, ale to jest czas, który daje nam Pan. Czas ten podzielony jest na tygodnie i wszędzie. We wszystkich krajach, we wszystkich kulturach, we wszystkich narodowościach żyjemy takim rytmem, takim cyklem, gdzie liczono tygodnie, a tygodnie. Kiedy wprowadzałem nas wszystkich do liturgii, to wspomniałem o wszystkich kapłanach, ale o jednym zapomniałem, bo nie zauważyłem, a my teraz przed chwilą wszyscyśmy zauważyli, że Ewangelię przeczytał nowo wyświęcony diakon Roman. To jest pierwszy stopień kapłaństwa. Właśnie szafarz Eucharystii, pomocy kapłanów, biskupów. Tak było w pierwszych wiekach. Chcemy dzisiaj przy tym niedzielnym dniu, pańskim dniu, a zarazem przy dniu uroczystości prawdziwego ciała i prawdziwej krwi Pana Jezusa rozważyć, że powinniśmy znaleźć czas na Eucharystię. Nie samym chlebem żyje człowiek. Jest jedno pozdrowień eucharystycznych. Niech chwalę dziękczynienie w każdym momencie i Jezusowi Najświętszym Boskim Sakramencie. Tyle minut, godzin, a godzin wieczności, tyle kroć bądź pochwalony Jezus na miłości. Jest to pobożne westchnienie i życzenie dusz sprawiedliwych. Ale byłoby bardzo dobrze, ażebyśmy do tej godziny, do tej minuty, do tego momentu mogliśmy się wszyscy chrześcijanie, którzy przyjęli pierwszą komunię świętą, przyczyniać. Tydzień ma 7 dni. Dzień ma 24 godziny. 168 godzin przenosi tydzień. Tygodni w roku 52. I lat tych każdy ma. Kto 10, kto 20, kto 50, kto 80. To jest ten właśnie dany przez Boga czas. To
nie jest nasz czas, ale to jest czas, który daje nam Pan. Czas ten podzielony jest na tygodnie i wszędzie, we wszystkich krajach, we wszystkich kulturach, we wszystkich narodowościach. Żyjemy takim rytmem, takim cyklem, gdzie liczono tygodnie, a w tygodniu 7 dni. A Bóg jest Panem tego czasu. Do życia swojego nie możemy dołożyć ani jednej sekundy. I czy z tego powodu Pan Bóg nie może od nas żądać, ażeby Dzień Pański był Jemu poświęcony? Może dziwimy się, że w liturgii naszej przeniesiono święto na niedzielę. Niektórzy rzeczywiście pytali, czy to w ten dzień czwartek można pracować? Czy można pójść tam na siano? Inni nie pytali, ale poszli na mszę świętą, zrobili sobie to święto i o to właściwie chodzi. Niedzielę dzisiaj chyba nikt by nie przyszedł, ale by zapytać proszę księdza, czy mogę wziąć tę dyspensę, chyba żeby była burza, a żeby pójść na siano. Ale w czwartek, kiedy wszyscy pracują, to właśnie jakoś tam się z tym kojarzy, że to trzeba pracować, nie dziwmy się, że Kościół, ażeby pozwolić godnie przeżywać i ołtarze, ażeby nie jeździły tu samochody, ażeby nie prowadziły się wozy, traktory, tą myślą kierowane. My pragnie, ażebyśmy godnie przeżyli w naszych warunkach, w naszej metropolii uroczystość Bożego Ciała w Dzień Pański. Dzień Pański. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Jest 10 przekazów, ale tylko w jednym przekazaniu Bóg upomina się i mówi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W Starym Testamencie to można tak powiedzieć już naszą mową, aż do przesady. Bano się, ażeby ten dzień nie znieważono. Nawet uczeni w piśmie nie wiedzieli, jak i co można robić, że nawet człowieka przebandażować, czy jak widzieli, czy w Ewangelii w Nowym Testamencie dowiadujemy się, co zrobić, czy zerwać włosy. Uważano, że to jest przestępstwo, dlatego że chciano rzeczywiście spełnić to przykazanie, bo Bóg upomina się o ten dzień. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W Księdze Liczb nawet wspomina się, że ukamienowano człowieka na śmierć, który zbierał drzewo w dzień szabatu. Dlatego nie się bawi. My dzisiaj może nie boimy się, że nas za takie przestępstwo każą kamienować. I dlatego może bardzo łatwo się dyspensujemy. Dlaczego świętujemy niedzielę? Żydzi, jak wiemy, świętowali szabat. Dla nich to był dzień święty. A pierwsi chrześcijanie po zmartwychwstaniu Chrystusa, ażeby odróżnić się od Żydów, zaczęli świętować to w niedzielę. Dlatego, że ten dzień w naszej religii chrześcijańskiej jest związany ze szczególnymi wydarzeniami, które już przeżyliśmy. To cud zmartwychwstania Chrystusowego, a również to pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego na apostołów. To były powody, dla których chrześcijanie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, gromadzili się w tym dniu na łamanie chleba, czyli na Komunię Świętą, ażeby uszanować pamiątkę męki, śmierci Pana Jezusa i Jego chwalebnego zmartwychwstania i wstąpienia na Kościół Ducha Świętego. I dlatego jesteśmy przywołani, ażeby składać Bogu w tym dniu
największą, najcudowniejszą ofiarą, ofiarą eucharystyczną. Kościół nawet odpowiada, że w niedzielę i święta we mszy świętej pobożnie uczestniczyć. A dla tych, którzy minimalistami są, to mówi, żeby przynajmniej raz do roku około Wielkiej Nocy chrześcijanin przyjął komunię świętą ciało i krew pańską. A ci, którzy są prowadzeni pobożnością, dzisiaj przygotowali się przez spowiedź, ażeby właśnie w tym samym dniu przyjąć tę ofiarę ciała krwi Najświętszej Pana Jezusa. Kiedy przeglądamy historię świętą, widzimy od samego początku składano ofiarę. Na pewno człowiek jest stworzony do wspólnoty, do życia w społeczeństwie. I tą najmniejszą cząstką wspólnoty jest rodzina. I w tej rodzinie jest ojciec, jest matka, są dzieci. I jeśli te dzieci widzą, że szanuje się Dzień Pański, to ten Dzień Pański i ta rodzina, i ta społeczność słusznie może być nazwana kościołem domowym. I na pewno radośnie za duszę chwyta wtedy, kiedy ktoś wspomina o muścińskiej parafii, że jest tu tyle ludzi i jest ta pobożność eucharystyczna. Nawet to, kiedy byłem kiedyś u brata, on powiadał, mówiąc o parafii, tej takiej, której tam mało co wiedzą, bo nie wiedzą nawet, że trzeba, co to znaczy wianuszek przygotować na górze. No nie wiedzą, przerwana tradycja. I on mówił, jeśli Bóg będzie dany wam kiedyś pojechać do tej parafii mego brata, to zobaczycie, jak dzieci 2-3 lata, które uklęknie i przeżegna się, bo wie, bo jest klimat w tej rodzinie. Rzeczywiście wielki w ten piątek, kiedy spowiadałem, można było zaobserwować, mniejsze dzieci siedzą z tyłu ławki, patrzą, ksiądz spowiada, dzwonek zadzwoniony, zaraz dziecko przywróciło się i uklękło, bo wie, że coś się dokonuje, coś się dzieje. I to jest wzruszające. Ale powiem o czymś, co nie jest wzruszające. Kiedy powiedziałem, że dzisiaj odprawiam mszę świętą w intencję, ażeby nikt z nas nie odchodził bez wiatyków, to dzisiaj przy czwartej zwłaszcza stacji, kiedy będziemy odmawiali my grzeszni Ciebie Boga prosimy i ta oracja na zakończenie będzie mówiła właśnie to, ażeby nikt z nas nie odchodził bez wiatyku, to trzeba się uderzyć w piersi, zwłaszcza i powiedzieć, że i są takie przypadki, ale no jeśli są niezawinione. Dzisiaj my świętujemy, ale świat się będzie zdobywał, jak mówię, pieniądze na grzechu, na zarabiał na tym dniu pańskim. Gdzie te ile minut godzin, jak będzie wieczności, bądź pochwalny jest moja miłość. Niech właśnie to będzie nie tylko pobożnym wezwaniem, ale zasadą naszego życia i naszej czci zewnętrznej i wewnętrznej wobec Najświętszego Sakramentu i wobec tych, którzy z tego świata odchodzą, ażeby ten świat, ten dar, który Pan Jezus zostawił, mogli przyjąć i żeby to było nam dane.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczniów.